No dobrze, czyli z tej strony Grzesiek. I kręcę vloga takiego na szybko, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie Donia, czy istnieje teraźniejszość. I pierwsza moja uwaga jest taka, że na pytanie czy można udzielić aż 5 możliwych odpowiedzi. Mianowicie po pierwsze tak, nie, nie wiem, pytanie jest źle postawione. No i płacę oczywiście kartą zbliżeniową, tak? Bo jest taka reklama, tak? Płaci pan zbliżeniowo czy na PIN? Zbliżeniowo oczywiście. Tak, ale to po pierwsze. Po drugie, mi są bliskie filozofie, które zaczynają sprawy zawsze od języka i ustalenia słów, porządku słów w języku, po to, żeby później przejść do czegoś, co jest poza językiem. I tutaj też mi się przypomina oczywiście Bergson, który mówił, że teraźniejszość, tylko teraźniejszość istnieje i jest ona pełna. Ponieważ żeby stwierdzić brak, musimy dysponować pamięcią, a jeżeli skupimy się na teraźniejszości, to wykluczamy pamięć, z tego jest tutaj jakaś pełnia. Ale to nie będę tego rozwijał, ja nie jestem specjalistą od Bergsona i w zasadzie znam to tylko pobieżnie z podręczników. Tak, więc zacznijmy od języka. Więc słowo teraźniejszość jest jakimś rzeczownikiem, który pochodzi od zwrotu teraz i słowo teraz jest takim wyrażeniem okolicznościowym. Mianowicie zastępuje ono nam jakieś inne, domyślne momenty czasowe. Samo w sobie nawet nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia, poza tym, że odnosi się do jakiegoś momentu czasowego i za każdym razem ten moment czasowy jest jakoś zmienny. Chociaż jest on też konwencjonalny, bo zauważmy teraz, może oznaczać cały piątek, może oznaczać 9 chyba 47, jaka teraz, bo taka jest teraz godzina, nawet 9:47, 53 sekundy, tak, i 10 setnych i tak dalej. Więc jest to rzecz umowna. I teraz, to nam wskazuje też na to, że słowo teraz nie ma samodzielnego miejsca w języku. I jak dobrze wiemy, zdanie, poprawnie zbudowane zdanie w języku musi zawierać podmiot i orzeczenie. I słowo teraz nie może być poprawnym podmiotem po prostu. I to wskazuje nam na to znowu, że jest to jakiś wyraz specjalny. Takich wyrazów specjalnych w języku jest wiele i one ułatwiają komunikację, natomiast nie odnoszą się do przedmiotu. Mi jest bardzo bliska filozofia, która mówi, że istnieją tylko przedmioty. Przy czym słowa przedmiot tutaj nie definiuje, jest to rzecz bardzo trudna. Tak, i że wobec tego, ponieważ teraźniejszość nie jest przedmiotem, nie istnieje jako taka. Ja nie mogę tak powiedzieć z punktu widzenia tej filozofii, która jest mi bliska, ale mogę odwrócić to pytanie i powiedzieć, przedmioty istnieją teraz, tak? Czyli w teraźniejszości, rozumiejąc przez teraźniejszość jakiś umowny okres czasowy. Tak? O tyle. Tak to mogę powiedzieć. Krótko mówiąc, czy reasumując, jest to pytanie, które raczej jest źle postawione, a jeżeli udzielać odpowiedzi na to pytanie, to trzeba ustalić najpierw kwestię, co to znaczy istnieć. I teraz ja mogę powiedzieć, że istnieć to znaczy tak być wartością zmienną pod kwantyfikatorem, tak? To znaczy inaczej, że istnieją przedmioty, ale przedmioty istnieją w różnych momentach czasowych, i słowo teraźniejszość jest próbą odniesienia czy odnalezienia takiego momentu czasowego. To powiedziawszy, jestem pełen wątpliwości. Nie wiem, czy nie walnąłem jakichś strasznych głupot i w ogóle. Taka jest właśnie filozofia, że człowiek udziela odpowiedzi, a później się zastanawia, czy rzeczywiście dobrze powiedział. Dużo rzeczy jest kwestią języka. Pozdrawiam, trzymajcie się.